Jesteśmy w Szczecinie, kolejne 10 ratowniczych pytań, a z nami jest edukator do spraw bezpieczeństwa wodnego w Polsce, pani Maria Adamczyk. Witam. Dzień dobry, witam. Czy jesteśmy gotowi? Tak, jesteśmy gotowi. Pierwszy raz, kiedy zrozumiałam, że ratownictwo wodne to moja droga. To było dość dawno temu, ponieważ od samego początku mojego życia, od dzieciństwa, byłam związana z wodą. Uczyłam się pływać, nie wiem od kiedy, miałam 4 lata chyba, jak pierwszy raz weszłam do wody i właśnie wtedy moim nauczycielem pływania był ratownik wodny, bo kiedyś tak było, że to ratownicy wodni na basenach uczyli pływać dzieci i to były pierwsze szkółki, które istniały w Polsce. I to właśnie ratownik wodny wtedy dość wieloletni uczył mnie pływać i moja ścieżka pływacka się właśnie wtedy zaczęła. Ja ją kontynuowałam później, bo powstała duża szkoła pływania akurat w Świnoujściu, z miejsca, z którego pochodzę, dzięki której mogłam rozpocząć swoją karierę pływacką wtedy. A na końcu tej ścieżki, pamiętam daleko, daleko, gdzieś tam w tyle głowy było to, że można było zostać właśnie ratownikiem wodnym, jak już się zdobyło wszystkie certyfikaty pływackie stylów dowolnych, klasycznych, motylkowego. To później można było przystąpić do kursu ratownika wodnego, a pamiętam, że to był moment taki, że moi koledzy starsi pracowali na kąpielisku, bo tak jak mówię, pochodzę ze Świnoujścia i jednak na tą plażę się chodziło i mój kuzyn, moi znajomi po prostu pracowali na stanowiskach i na wieżach ratowniczych. No i fajnie to wyglądało, bo fajne opalone ciała, no, uśmiechnięci ludzie, zrzeszający dookoła siebie inne osoby. Swoją postawą, swoimi umiejętnościami także, po prostu zaszczepiający pasję ratownictwa wodnego w innych młodych osobach i byli takimi wzorami. I wtedy właśnie zobaczyłam, że to jest chyba moja ścieżka, że chciałabym pomagać ludziom i że chciałabym po prostu z nimi współpracować i zobaczyć, jak ten zawód ratownika wodnego wygląda od strony wewnętrznej, zaczęłam się edukować. Zrobiłam najpierw stopień młodszego ratownika wodnego, gdzie już mogłam z tym papierem, pamiętam jak się bardzo cieszyłam i jak zrobiłam sobie kąpiel w morzu, właśnie jeszcze nie było otwarte kąpielisko, woda była dość zimna, jak zdałam tylko tego młodszego ratownika, to się wykąpałam w morzu z takiej wielkiej radości. I właśnie przyszłam na pierwszy swój sezon, który przepracowałam cały. Oczywiście jako pomocnik ratownika wtedy można było też pracować, a jakieś pieniądze, pamiętam, dostałam i tak zostałam zarażona pasją ze strony swoich kolegów starszych, no bo w większości to były osoby płci męskiej, że po prostu tam zostałam i zostałam do dziś. I tak wyglądała moja kariera ratownicza. I wtedy zrozumiałam właśnie, że chcę być ratownikiem wodnym, którym pracowałam przez wiele lat na kąpielisku w Świnoujściu głównie. A później zobaczyłam, że chcę też pokazywać młodym ludziom innym, jak wygląda to ratownictwo ze strony wewnętrznej, jak można się rozwijać, w którym kierunku pójść, że tak naprawdę nie ma tylko i wyłącznie jednej drogi bycia ratownikiem, tylko można, każdy z nas może sobie znaleźć swoją osobną przestrzeń. I ja teraz jako edukator, jako osoba związana z nauczaniem, właśnie pokazuję tym młodym ludziom, gdzie mogą znaleźć swoją przestrzeń w ratownictwie wodnym. Osoba, która ukształtowała mnie jako ratownika wodnego. No to tutaj będzie trochę więcej tych osób, ze względu na to, że pierwszą taką osobą, która była autorytetem dla mnie, to był właśnie mój pierwszy instruktor ratownictwa wodnego, Jarosław Włodarczyk, który właśnie w Świnoujściu pokierował tą moją ścieżką, bo zarówno był instruktorem moim pierwszym pływania, który pokazał mi, jak dobrze pływać, jak rozwijać się w sporcie, ale także dalej pociągnął mnie w kierunku ratownictwa wodnego, w kierunku edukacji, bo także prowadzi do dzisiaj wiele projektów edukacyjnych z młodymi dziećmi, z młodzieżą i ich wprowadza w ten światek ratowniczy. I to była pierwsza osoba, która we mnie to zaszczepiła. No i z racji tego, że to było Świnoujście, czyli mniejsze miasto, w którym tak naprawdę wszyscy jesteśmy we własnym sosie, to na sezony przyjeżdżali do nas inni ratownicy z całej Polski. I to były takie osoby, na przykład
pan Wolski, który był dość zasłużonym ratownikiem wodnym właśnie ze Szczecina, który pomimo swojego wieku, zdecydowanie starszy ode mnie i od wielu naszych kolegów, to po prostu swoją postawą, swoją aktywnością fizyczną, swoją wiedzą na temat ratownictwa pokazywał, że to jest ten kierunek i jak to robić profesjonalnie. To jeśli chodzi o kąpielisko i ratownictwo wodne takie na kąpielisku. W momencie, kiedy trochę zaczęłam się przemieszczać po Polsce i patrzeć troszeczkę dalej niżeli ten mój mała wyspa Świnoujście, to autorytetem, który ciągnął mnie do tego miejsca, w którym jestem teraz, był to Tomasz Zalewski, tutejszy, dawniejszy prezes WOPR Województwa Zachodniopomorskiego i to on właśnie pokazał mi, w jaki sposób możemy tą wartość ratowniczą, wartość bezpieczeństwa przekazać młodym ludziom, nie tylko jak zostać dobrym ratownikiem, jak dobrze ratować ludzi, ale także jak poprzez swoje zachowanie możemy dawać wzór innym osobom, żeby kształtowały swoje zdrowie fizyczne, swoją kulturę fizyczną, swój rozwój psychiczny i żeby wielotorowo łączyć te wszystkie elementy i dawać przykład swojemu środowisku dookoła, więc to były autorytety, które mnie kształtowały. Najśmieszniejszy moment bądź historia w mojej karierze ratowniczej. Okej, to może nie o samą karierę ratowniczą, tylko jak nawiązujemy do edukacji i do tego miejsca, to powiem o śmiesznej sytuacji, która miała miejsce tutaj w centrum symulacji, w którym się znajdujemy w Rescue Labie. Tak jak mówiłam wcześniej, prowadziliśmy tutaj projekt dość duży, edukacyjny, skierowany do licealistów i do młodzieży szkolnej. I właśnie podczas jednego takiego szkolenia mieliśmy po prostu zdarzenie medyczne w trakcie tego szkolenia. Jeden z uczestników szkolenia doznał pewnego rodzaju zdarzenia medycznego. Nie chcę podawać, co to było dokładnie, ale potrzebowaliśmy wezwać tutaj karetkę pogotowia po prostu, która nam pomoże i zabierze tą osobę poszkodowaną ze sobą. Było to związane po prostu z jej zdrowiem, które ma, przewlekłą chorobą, którą miała. Nie było to absolutnie zależne od nas, ale w momencie, kiedy my zabezpieczyliśmy doraźnie tego małego poszkodowanego i zespół pogotowia ratunkowego tutaj wjechał i zobaczył tą liczbę fantomów i zobaczył to miejsce i to, co tu się tutaj dzieje, deski ortopedyczne i po prostu ich mina, oczy dookoła głowy, oni po prostu zareagowali tak, jakby byli w jakimś Truman Show albo ukrytej kamerze. Myśmy się po prostu zaczęli tak mocno śmiać i pierwsze co to było, panowie, to nie jest żart, to nie jest ukryta kamera, naprawdę potrzebujemy tutaj pomocy. I właśnie ich reakcja była taką dość śmieszną sytuacją, która teraz jak sobie przypominam, to też mi się zachciało bardzo mocno śmiać. Co motywuje Cię do pracy na rzecz ratownictwa wodnego w Polsce? O, to jest bardzo fajne pytanie, dziękuję za nie, ponieważ najbardziej motywuje mnie to, jak właśnie młodzi ludzie, którzy chcą się rozwijać w tym zakresie, po prostu widzą w tym jakąś nadzieję i potrzebę rozwoju i chcą tam wejść. Najbardziej motywuje mnie to, że jak młodzież po szkoleniu jakimkolwiek, bo zajmuje się na tę chwilę nauczaniem udzielania pierwszej pomocy, wskazywaniem ludziom, jak pokazywać co zachowania bezpieczne nad wodą, na obszarach wodnych, na obszarach zamarzniętych. I najbardziej motywujące jest to w momencie, kiedy ten młody człowiek zobaczy, że to jest jego konik i chce tą wiedzę przekazać dalej. I on widzi w perspektywie swojej możliwość pójścia w tym kierunku. Wiadomo, że dla każdego instruktora najlepszym i takim najbardziej motywującą rzeczą jest to, żeby wychować sobie swoich następców. I to jest właśnie rzecz, która motywuje. Jeśli ten człowiek, który przychodził do ciebie na zajęcia z ratownictwa, z pływania, później chce być taki jak ty. Chce się rozwijać, przychodzi na zajęcia, pomaga tobie, uczy także innych swoich kolegów, koleżanki i to, że ratuje życie. Podam może taki przykład. Prowadząc zajęcia tutaj w Rescue Labie, w którym się znajdujemy teraz, młody chłopak, będąc na zajęciach ze szkoły, z liceum, w drodze, kiedy jechał do szkoły, już po szkoleniu byli, on też jest ratownikiem wodnym, jechał sobie pociągiem do szkoły i w pewnym momencie był świadkiem nagłego zatrzymania krążenia w tym pociągu. Wszyscy ludzie po prostu, jak to zobaczyli, no to wiecie, jak reagują.
odeszli, przestraszyli się, wołali ratunku pomocy. Ten młody chłopak w liceum będący po prostu zakasał rękawy, rozpoczął resuscytację krążeniowo-oddechową, poprosił świadka zdarzenia o to, żeby poszedł po jego kolegę, który jest w drugim wagonie, i tamten, który też był na szkoleniu, przybiegł i kontynuowali resuscytację do momentu, kiedy pociąg się zatrzymał na stacji, do której przyjechała karetka pogotowia, i ten człowiek żyje. I nawet ostatnio, taka ciekawa rzecz, przy okazji też jakiegoś szkolenia, które robiliśmy, podeszła do mnie pani starsza. I przyszła i powiedziała, wie pani co, bo tak się wydarzyło, że ja jestem żoną tego mężczyzny, który został tam w tym pociągu uratowany i on żyje, ma się bardzo dobrze. I to dzięki właśnie takim szkoleniom, dzięki temu, co robicie tutaj, to mój mąż żyje i jestem z tego bardzo szczęśliwa i chciałabym, żeby tych osób było zdecydowanie więcej. I to jest właśnie taki moment, gdzie naprawdę w moim sercu rośnie to i chcę się bardziej jeszcze rozwijać w zakresie ratownictwa wodnego i to bardzo cieszy i motywuje, żeby dalej być w tym miejscu, w którym jestem. Dzień, w którym pierwszy raz przestraszyłam się, obawiałam się o swoje lub kogoś życie w czasie ratowania ludzkiego życia. Okej, okay, to może odwrócę trochę sytuację i nie jest to dzień, tylko w sumie takie mam momenty cały czas. Jeśli sobie wyobrażam przyszłość, kiedy tacy zwykli ludzie, którzy schodzą po ziemi, którzy nam pomagają także mocno w momencie, kiedy prowadzimy akcje ratownicze, którzy często są osobami, które wzywają pomoc, kiedy do momentu przyjazdu zespołu ratowniczego udzielają tej pomocy, to dzień, w którym sobie wyobrażam to, że ich zabraknie, że będą stali i patrzyli i do tego czasu, kiedy my się nie zjawimy na miejscu zdarzenia, będą robić nic albo będą nagrywać to telefonami komórkowymi, czasami sobie to wyobrażam. I jeśli coś takiego widzę, to jest ten moment, kiedy no trochę się obawiam o przyszłość ze względu na to, że dobrze wiemy my jako ratownicy, że osoby, które podejmują akcję, zwłaszcza jeśli chodzi o resuscytację krążeniowo-oddechową w momencie, kiedy osoba doznaje nagłego zatrzymania krążenia, to jest bardzo kluczowy moment dla przeżywalności tej osoby. Jeśli tej osoby w tym łańcuchu przeżycia zabraknie, ta osoba nie podejmie tych czynności resuscytacyjnych, no to ten człowiek, który jak my przyjdziemy, on nie ma szansy na to przeżycie. Nawet jeśli ja będę najlepszym ratownikiem na świecie, jeśli będę najlepiej umieć udzielać pierwszej pomocy, jeśli będę umieć najlepiej pływać, no to jeśli tego człowieka, świadka zdarzenia zabraknie, który będzie do tego czasu udzielał pomocy albo wezwie tą pomoc i będzie taki trochę znieczulony na wrażliwość tej sytuacji, która nastąpiła, jeśli jego zabraknie, no to wtedy mi się robi smutno i przykro. I chciałabym, żeby właśnie te osoby, które są na początku tego łańcucha przeżycia, podejmowały świadomie po prostu te czynności, aktywności nad wodą. Bo często bywa tak, że oni bagatelizują ryzyko i wchodzą często do wody pod wpływem alkoholu, środków odurzających, często przeceniają swoje możliwości i narażają po prostu swoje życie, a my nie jesteśmy w stanie wszystkich uratować, po prostu. Jeśli ten człowiek będzie podejmował ryzyko, albo mnie ten ratownik na pewno uratuje, jeśli będziemy w taki sposób patrzeć, bagatelizując po prostu powagę sytuacji i nie mierząc się z tym ryzykiem, mówimy jako całość naszego społeczeństwa, jeśli przestaniemy myśleć i wyłączymy całkiem to myślenie i nie weźmiemy odpowiedzialności za siebie, no to niestety to jest ten moment, kiedy ja trochę tracę nadzieję. Akcja ratunkowa, która była nie do wyciągnięcia, a uratowaliśmy komuś życie. Okej, okay, to może powiem o swoim doświadczeniu w kontekście całej naszej organizacji WOPR Województwa Zachodniopomorskiego, ponieważ prowadzimy także oprócz ratowania życia na kąpieliskach, na pływalniach, także działania poszukiwawcze. Często bywa tak, że ludzie po prostu giną z jakichś powodów, nie radzą sobie ze swoimi problemami w życiu i po prostu idą gdzieś i nie mówią o tym swojej rodzinie, nie mówią o tym swoim przyjaciołom, po prostu potrzebują coś zakończyć i zacząć życie na nowo, a czasami zakończyć po prostu na tym
jest koniec ich życia. I właśnie dość często prowadzimy takie akcje poszukiwawcze jako zespół, ponieważ mamy grupy interwencyjne, które działają na całym terenie województwa zachodniopomorskiego. I w momencie, kiedy dostajemy informację do Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Szczecinie, że takie zdarzenie ma miejsce, jesteśmy też dysponowani do poszukiwań z racji tego, że posiadamy dużo sprzętu, dużo ludzi, którzy chcą pomagać w takich poszukiwaniach, są ochotnikami i po prostu jadą pomagać. Bo często bywa tak, że ten człowiek jest dla swojej rodziny, zawsze bywa tak, najważniejszy. I tu jest ostatnia nadzieja właśnie w służbach, które poszukują. I całkiem niedawno sytuacja miała miejsce, gdzie młoda osoba zaginęła właśnie, nie było jej bardzo długo i już tak naprawdę byliśmy na skraju poszukiwań. Ostatnia deska ratunku, że w tym miejscu ta osoba może być. Zostaliśmy jako organizacja też zaproszeni do współpracy i z policją i innymi służbami. I właśnie jeden z naszych instruktorów ratownictwa wodnego poszedł z jedną osobą, tylko i wyłącznie z jedną osobą, która mogła wiedzieć, gdzie ta osoba jest. Nie zabrał nikogo innego, cały zespół oczywiście prowadził poszukiwania na zasadzie sektorowej, byli podzieleni i chodzili w różne sektory, ale tylko ta jedna osoba zaufała akurat naszemu instruktorowi i powiedziała: słuchaj, pójdź ze mną, możliwe, że ta osoba może tam być, ponieważ znamy się i często tam znajduje miejsce spokoju, akurat w lesie. I oni faktycznie tam poszli. Poszli we dwójkę, tylko i wyłącznie, mieli ze sobą zestaw łącznościowy, mieli kontakt z resztą zespołu i to był trzeci chyba dzień poszukiwań i już naprawdę mieli się zwijać i kończyć pracę i znaleźli tamtą osobę. Znaleźli tego młodego człowieka, który tam był. Ten nasz instruktor z racji tego, że popatrzył na tą młodą osobę, zobaczył w nim siebie też, i porozmawiał z nim, porozmawiali o wartościach i ten człowiek młody, który tam był, zszedł z tego miejsca i wrócił do domu, jest szczęśliwy i żyje. I to chyba był taki moment, gdzie nie było szansy na to, żeby znaleźć tego człowieka. Pojawiła się osoba, która wiedziała, gdzie on może przybywać, wskazała i zaufała naszemu instruktorowi, który tam poszedł razem z nią i wyciągnął tego młodego. Akcja ratunkowa, która nie była groźna, a potoczyła się bardzo źle bądź tragicznie. Okej, to przypomina mi się jedna taka sytuacja, która ostatnio miała miejsce. Byliśmy sobie ze studentami bezpieczeństwa wodnego w Wietrznicach na szkoleniu na wodach szybko płynących. I wiecie, czasami jest tak, że my przeczuwamy coś, jakieś zdarzenie przed tym, zanim ono nastąpi. I właśnie po naszych ćwiczeniach jedna z uczestniczek, absolwentka kierunku bezpieczeństwo wodne, mówi do mnie: może byśmy poszły sobie tam w kierunku główek, usiąść sobie na kamienie, poczytać książkę, pogadać i spędzić trochę czasu po prostu nad wodą. Z racji tego, że organizacyjnym mieliśmy dużo rzeczy do zrobienia, rozwieszenie ciuchów, rozebranie się, od razu się później zrobiła kolacja, to ten czas pójścia tam na te kamienie, na które mnie zapraszała, trochę się odraczał, ale cały czas mówiła: no słuchaj, idziemy po kolację po prostu na te kamienie. Ja powiedziałam, że dobrze, dołączę do ciebie, tylko załatwię jedną sprawę organizacyjną z instruktorami, bo sama byłam tam instruktorem. Potrzebowaliśmy dokończyć protokół i zaraz do ciebie przybiegnę. I wyobraźcie sobie, że kończąc ten protokół na zewnątrz, przybiega druga studentka do mnie, do nas i krzyczy, że tam, no właśnie na tych kamieniach jest prowadzona resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Ja na początku, z racji tego, że uczę resuscytacji i z tego jestem znana, myśleliśmy z instruktorami, że to jest żart po prostu, że nas studenci robią w konia i chcą nas wypróbować, ale zobaczyłam w oczach tej studentki przerażenie i takie wołanie: pomóż mi. Więc tak jak stałam, a stałam na boso, w spodniach i w koszulce, po prostu wystrzeliłam i pobiegłam w tamto miejsce. Ludzie, którzy byli napotkani po mojej drodze, pokazali mi, w którym miejscu jest ta osoba, która udziela pierwszej pomocy. I zobaczyłam, wbiegając tam na te główki, na tą ostrogę,
właśnie moją absolwentkę, która wykonywała resuscytację krążeniowo-oddechową po kolana w wodzie, na osobie, która była pracownikiem technicznym. Po prostu malowała tamę w ciągu dnia. Myśmy go cały czas widzieli, tego człowieka. On malował tamę i właśnie zniknął nam z pola widzenia gdzieś w momencie, kiedy kończyliśmy nasze działania, kończyliśmy szkolenie. W tym momencie, kiedy ta osoba mnie zapraszała tam na te kamienie. No i przybiegłam do niej, pomogłam jej wykonywać tą resuscytację, ale no niestety z racji tego, że ten czas był dłuższy, no niestety tej osoby się nie udało ratować. Ale czasami bywa tak, że intuicja nam podpowiada, że powinniśmy być w danym miejscu w określonym czasie i wszystkie inne rzeczy w tym momencie, jak sobie na to popatrzymy, na tą historię, stają się mniej ważne. Więc to jest taka historia. Dzień, w którym usłyszałam zdanie, które zmieniło moją karierę ratowniczą. Ja sobie nie przypomnę niestety, który to był dzień, ale wiem, że to było zdanie, które już chyba tutaj wybrzmiało dzisiaj. To jest, niestety nie uda się nam uratować wszystkich. I to zmieniło moją karierę ratowniczą stricte z tego ratownika będącego na plaży, który chciał pełnić misję, być coraz lepszy, ratować coraz więcej ludzi, wyciągać coraz więcej ludzi, działać też prewencyjnie, do momentu tego, żeby stanąć w tym miejscu, w którym jestem. Ponieważ poprzez edukację, poprzez profilaktykę, poprzez uświadamianie ludzi, jak wiele oni sami na dole mogą zrobić, dla bezpieczeństwa wodnego, bo my wszyscy, wszystkich nie jesteśmy w stanie uratować. Jakkolwiek każdy z nas by się rozwijał, został przysłowiowym doktorem Hausem, to nie jesteśmy w stanie tego człowieka uratować w momencie, kiedy to on nie zadba o swoje życie i zdrowie. To on musi wziąć na siebie odpowiedzialność. Może słowo musi nie jest tutaj dobrym słowem, ponieważ każdy z nas powinien w sobie znaleźć coś takiego jak odpowiedzialny za swoje życie, i zdrowie oraz swojego otoczenia. My swoim przykładem jesteśmy w stanie pokazywać innym osobom, w jaki sposób żyć. I to jest ten moment, kiedy moje ratownictwo wodne, moja kariera ratownicza ze stricte tej wykonawczej, czyli byciem ratownikiem na plaży, przemieniła się w misję edukacji. I to jest ten moment, że chciałabym, żeby coraz więcej ludzi po prostu patrzyło trochę dalej niż czubek własnego nosa i wzięło odpowiedzialność na siebie, nie zrzucało tej odpowiedzialności na innych, że a ty mnie uratujesz, ja sobie mogę bagatelizować swoje życie i zdrowie, wypiję sobie jedno piwko i mi nic nie będzie, wejdę sobie na ten falochron i mi nic nie będzie, na pewno w razie co ten ratownik ze stanowiska numer jeden mnie uratuje, a ja mogę high life, bo jestem przecież na wakacjach, jadąc na wakacje, wyciągam swój mózg, zostawiam go na półce, dziękuję, on teraz odpoczywa. Więc to jest ten moment, żeby zmienić ludzkie myślenie, żebyśmy dla swojego własnego bezpieczeństwa, bo przecież jeśli mi zależy na tym, żeby być bezpiecznym, to pierwsze jest to, że siadam przy stanowisku ratowniczym, tak? Rozkładam swój kot przy stanowisku ratowniczym, ale nie tylko, tylko staram się przede wszystkim ćwiczyć swoje pływanie, jeśli chcę korzystać z obszaru wodnego, chcę pływać w tej wodzie, no to ćwiczę to wchodzenie do wody, nie tylko i wyłącznie w basenie, ale w innym środowisku. Tam, gdzie jest falowanie, tam, gdzie nie ma gruntu, tam, gdzie woda jest słona, tam, gdzie woda jest często zimna. Więc wchodzę do tej wody świadomie, jeszcze, jeśli chcę w taki sposób korzystać. Jeśli nie umiem pływać, tak jak na przykład niestety moja mama, to ona nigdy do tej wody nie wejdzie, więc też się nigdy nie utopi w wodzie, no bo nie wchodzi do wody, ale świadomie się decyduje na to, pomimo tego, że pracujemy nad tym i często ją widziałam także w wodzie, ale prosiła zawsze drugą osobę, żeby ją supportowała i nie wchodziła głębiej niż po pas. To chodzi o świadomość tego człowieka. I ważne jest to, żebyśmy to my za siebie brali odpowiedzialność, wchodząc w ryzyko na te, które się decydujemy. Jeśli chcę pływać na dużych falach, no to niech moje umiejętności będą takie, żebym się umiała utrzymać na tych dużych falach. Jeśli chcę pływać w miejscu, gdzie może nie ma ratowników wodnych, pływanie open water, to może warto zabrać ze sobą boję, jakąś dmuchaną i jakieś zabezpieczenie. Bo pomimo tego, że jestem najlepszym pływakiem na świecie, to może się wydarzyć coś, co nie jest niezależne ode mnie. Nie wiem, spadnie mi kasztan na głowę i stracę przytomność. Albo po prostu wydarzy się coś neurologicznego w moim organizmie, co wpłynie na to, że poczuję się gorzej. I czego się wtedy złapię, jak nie mam nic dookoła siebie. Więc warto pomyśleć trochę w przód.
a nie zrzucać odpowiedzialność na tego człowieka, który jest na tym stanowisku ratowniczym, a dobra, w razie co mnie uratuje, a co jakiego zabraknie. Tak jak codziennie samemu sobie robię posiłki, pakuję kanapki i robię, bo chcę być najedzony, nie chcę umrzeć z głodu, to tak samo wchodząc na obszar wodny, warto by było pomyśleć o tym, żeby się w jakiś sposób zabezpieczyć. Jeśli jestem wędkarzem i wędkuję, no to założę kamizelkę, bo też mogę stracić przytomność z jakichś przyczyn. Mogę wypaść z tej łódki, bo mogą się warunki atmosferyczne zmienić. I co, będąc w tym całym oprzyrządowaniu, mając wędki na sobie i ciężki sprzęt, no to idę jak kamień w wodę. Mając kamizelkę, taka prosta rzecz, jestem w stanie po prostu zadbać o swoje bezpieczeństwo. Więc warto by było, żebyśmy odwracali myślenie i to był właśnie ten dzień, kiedy moja kariera ratownicza przemieniła się z tego wykonawcy na potrzebę edukacji. I myślę, że każdy z nas tego potrzebuje, żeby trochę zmieniać myślenie ludzkie w dookoła naszego środowiska. Gdybym mogła zmienić jedną rzecz w polskim ratownictwie wodnym, to co by to było? Okej, to łatwe pytanie. Już mówiliśmy trochę o świadomości, to teraz może z innej strony, jeśli chodzi o wykonawcze ratownictwo wodne, to absolutnie usunąć stanowiska ratownicze, takie jakie są rozstawione co 100 metrów, ze względu na to, że ten system jest archaiczny, już nie tylko ja o tym mówię, ale też moi koledzy i koleżanki o tym też mówią, ponieważ no, ten system, który mamy, był odpowiedni dla lat, kiedy został stworzony. W tym momencie, widząc wzorem innych krajów, które pracują i zajmują się ratownictwem wodnym i które mają zdecydowanie więcej turystów i mają zdecydowanie cieplejszą wodę przez całość roku, nie tylko i wyłącznie przez te 2 miesiące, jak jest to w Polsce, widzimy, że ten system jest skuteczny i wtedy ratownicy nie muszą siedzieć cały czas na tych stanowiskach, które są w 3-osobowych zespołach, jak to wygląda w Polsce, i monitorować ten dany obszar, tylko mogą się zająć zdecydowanie większym obszarem. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że zgodnie z badaniami, które są prowadzone w Polsce, najwięcej osób tonie poza kąpieliskami i głównie na śródlądziu, gdzie po prostu dostęp do obszarów wodnych jest zdecydowanie łatwiejszy. Łatwo jest znaleźć jezioro, jakikolwiek staw i po prostu się w nim wykąpać. No i tam nie ma ratownika i nigdy go nie było, ale ci ludzie są tam i będą się kąpać cały czas. Więc to jest jedna, jedyna rzecz, którą zmieniła, czyli zmieniła system ratowniczy stanowiskowy na system operacyjny, na system grup interwencyjnych, które po prostu są co jakiś czas rozstawione, które patrolują całe wybrzeże, ale także te miejsca śródlądowe dla zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich nas. I ostatnie już pytanie, tutaj mamy pytanie ekstra. Gdybym mogła założyć kogoś buty na jeden dzień, to kto by to był? Nie podam imienia ani nazwiska, ale na pewno była to osoba, która jest decyzyjna tutaj a propos prawa w naszym kraju. I wtedy bym założyła jej buty i przede wszystkim upowszechniła naukę pływania w Polsce, żeby każde dziecko miało dostęp do obszaru wodnego i mogło się nauczyć pływać. Ale nie tylko dziecko, rodzice jego, dziadkowie. Przede wszystkim wprowadziła ustawę związaną z tym, która upowszechnia naukę pływania i implementuje te założenia związane nie tylko z nauką pływania, ale także z umiejętnościami zachowania się w wodzie, czyli wpadnięcia do wody w ciuchach i takiego prostego systemu bezpieczeństwa. I te elementy bym na pewno wprowadziła. No a drugie, to na pewno zmieniła naszą ustawę o ratownictwie wodnym i tym bym się na pewno zajęła przez ten jeden dzień i to byśmy załatwili, zamknęli temat i moglibyśmy wszyscy szczęśliwie żyć dalej i wtedy po prostu się zajmować misją, którą mamy, czyli i edukacją dalej, po prostu zwiększać bezpieczeństwo w naszym kraju i ratownictwem już takim stricte zawodowym, profesjonalnym ratownictwem, jakie jest też na całym świecie, jakie każdemu z nas się marzy. I to mogłabym zrobić wtedy. Piękne zakończenie wywiadu. Z nami była pani Maria Adamczyk. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.